Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin'. Dzisiaj będziemy mieli dalej taki klimat horrorowy na moim kanale. Może nawet nie horrorowy, a taki przerażający. Wiecie, kto był na streamie, ten wie i mam nadzieję, że fajnie się bawiliście. Dzisiaj myślę, żeby też zrobić takiego streamka, tylko z otwierania innych plików, innych dziwnych gierek. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście coś takiego. A dzisiaj Friday Night Funkin versus StairCrown. I jest to generalnie gość, który się tutaj chowa za tym głośnikiem, patrzcie, cwaniaka. I on po prostu stoi, patrzy się, a my śpiewamy. I to wygląda naprawdę creepersko, totalnie strasznie. Ale teraz jeszcze ważna informacja. Jest to remaster drugiego weeku, czyli to jest drugi tydzień, więc zagramy sobie najpierw właśnie w ten najnowszy, ten, który mamy teraz, a później pobiorę jeszcze ten starszy, żeby wam pokazać, jak wyglądała pierwsza wersja StairCrowna, bo generalnie on się tutaj różni, sporo się różni. Tutaj mamy moment, w którym on już z nami śpiewa od razu, a jest jeszcze ta wersja, gdzie on stoi i się patrzy. Także pamiętajcie, 1000 łapek w górę to kolejny mod. Subskrypcja na kanale, jeżeli jeszcze nie subujesz, możesz subka zostawić, byłoby fajnie. No i komentarz jakikolwiek, to będę przypinał serduszka. Postaram się jak największej ilości osób przypiąć. Generalnie było niedawno, kiedy ostatnio nas widział, tak? Boyfrienda. Jakie demony, jakie żaby i klauny do obserwowania, co? Okej, prawdziwa muzyka dla jego uszu. Nie mogę już wytrzymać tego gapienia się z dystansu. Musisz być zakłopotany. Okej, no dawaj. No i co, coś powiesz? No to fajnie wyjaśniłeś. Czekajcie, widać tutaj jakieś napisy. Okej, generalnie wychodzi na to, że on się na nas gapił, jak walczyliśmy z każdym. I teraz powiedział, że pragnie tego chłopaka, czyli boyfrienda. No i on naprawdę wygląda creepersko, zobaczcie go. Okej, już lecimy. Generalnie gram na żywo z wami pierwszy raz, więc będzie pewnie ciężko. Nie wiem, czy przejdę za pierwszym razem, bo StairCrown to taki mod, który jest naprawdę o wiele, wiele cięższy. Widziałem po trailerze i nie ma tutaj przelewek, widzowie, naprawdę. Już mam 7 misów, ale serio, wierzcie mi, ciężko za pierwszym razem zrobić to idealnie. Ja nie wiem, co tutaj leci. Jak on patrzy, zobaczcie go. A najgorsze, jak on się rusza, widziałem to na filmie. Oczywiście sobie gry nie spoilerowałem, tylko wiem, jak się rusza. No właśnie, ała! Jak to bolało. No teraz będzie prawdziwa zabawa, uwaga! O cholera. Jak on się wykręca i te jego oczy, które wychodzą mu z twarzy. Dobra, muszę się bardziej skupić. Szybko te strzałki lecą. Dobra, on tam szaleje, a my tu sobie klikamy. To mi się podoba. Nie przeszkadzaj sobie, StairCrown. Ale muzyka, nawala tam normalnie na bębnach. Na perkusji raczej. No przecież, że na perkusji. Ale to szybko leci, cholercia. Co jest? Ojejku, dobra, jak widzicie, bardzo krótki modzik, ale jakże intensywny, bo co jest? Za pierwszym przejściem aż 69 misów. Znaczy, jak na niego to w sumie i tak niedużo, bo serio, trzeba by było się uczyć mega długo, żeby pokonać tego świra. Dobra, przejdźmy do tej pierwszej wersji i pokażę wam, jak ona wyglądała. No i moi drodzy, cofnęliśmy się do początków tej modyfikacji versus StairCrown. Tylko pierwszy week remaster. I tak właśnie to wyglądało. Sobie siedział, tak wiecie, za tą dziewczyną. Nie no, totalny creep z chłopa jest. Jeszcze te dźwięki. Naprawdę jeden z bardziej dopracowanych i lepszych modów. Okej, przewinąłem dialog przez przypadek, ale tam było: wiedziałem, że coś czuję. Tak, czyli nasz StairCrown wyczuł Bigos albo coś, co bardzo lubi. Oczywiście tak bez żartów, to wyczuł boyfrienda i przyszedł od razu. Hej, jestem zaszczycony tutaj. Będzie obserwował. Masz naprawdę niezłe struny głosowe. Czy będzie przeszkadzało, że sobie popatrzy?
Nie no, wiem, że się zgodzisz. Przyjacielu, nie zawsze chodzi o... Nie we wszystkim chodzi o kopiowanie rytmu. Po prostu sam zaśpiewaj, jeśli możesz. Będę obserwował. I tak właśnie wygląda pierwszy Stercrown, który po prostu na nas patrzy, a my sobie śpiewamy. Serio, to wygląda mega przerażająco. Na koniec tego odcinka będziecie mogli napisać, czy bardziej podobał wam się ten pierwszy week, który widzicie teraz, czy ten poprzedni, drugi. To jest pierwszy, tamten był drugi. Zaczęliśmy sobie tak trochę dziwnie od drugiego. Ale był nowszy, to pobrałem nowszy, ale zobaczyłem, że też stary jest, dlatego no, wypadałoby też nagrać ten starszy. Dajcie znać, który wam się po prostu bardziej podobał. O kurczę, nie przetrzymałem tego. Okej, teraz się udało ładnie. I on tak patrzy po prostu, co za creeper. Wiecie, creeper to w moim słowniku przynajmniej taki chłop, co jest straszny, nie? No po prostu, creepy. Od creepy to jest. Nie chodzi o creepera z Minecrafta oczywiście. Kurczę. Nie jest to w ogóle prosty modzik, naprawdę. Podwójne strzałki, nie lubię ich totalnie. Tutaj to ja w ogóle nie jestem cwany, jestem tak słaby w to. Tego Stercrowna. Musiałbym go poćwiczyć, serio. Dobra, ale spore combo zrobiłem teraz. Jestem zadowolony z siebie. Oj! Tego prawego miałem nie naciskać. I teraz wszystkie. No wsłuchajcie się, czy to nie brzmi, wiecie, tak niepokojąco? Że chłop się na was patrzy, a wy się... To musicie śpiewać przed nim? Śpiewacie przed nim? Nie no. Co za chory gościu. No i patrzy. Dobra, on się tu odpalał w tej pierwszym... W pierwszym tygodniu. I teraz będzie zabawa, widzowie. Patrzcie na to. Mówię, no jak się trailer ogląda, to się wie, jaka będzie zabawa. Oczywiście nie znam gry. Tu muszę lewo, prawo. Oj, 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 oj. Ciekawe, czy będzie mniej misów, czy więcej niż w drugim weeku. O cholera, ale atak dowalił! Ale to takie uderzanie i jednostajna muzyka jest serio taka bardzo klimatyczna i fajna. Dobra, nie chcę spamować, ale tutaj tego jest pełno. Co tu się dzieje z tymi strzałkami, naprawdę? Moje uszy. Stercrown to jeden z najlepszych modów, zdecydowanie. Mimo, że słabo mi idzie, no ale to jest moje pierwsze podejście, co nie? To jest mega fajny. Wow. Ojejku, nie spodziewałem się tej strzałki. Dobrze, że zareagowałem. Jednak jakaś tutaj reakcja jest. 88% accuracy. To jest naprawdę dobrze, widzowie. Dobrze nam poszło. Misów aż tak nie obserwujemy, bo jeżeli chodzi o nasze granie, to najważniejsze dla nas są punkty i accuracy. Tego się dowiedziałem od jakiegoś prosa. No i podobno mis to mis, to tam nieważne. No misujecie, wiadomo, coś się nie trafiło. Też fajnie nie mieć. Ale jak się ma, to nie jest problem. Najważniejsze jest accuracy. Jeżeli jest na poziomie 80%, to naprawdę jesteście dobrzy. Więc mamy 89 prawie. Lepiej mi to poszło niż ten drugi tydzień. Jakby druga odsłona Stercrowna. Ale naprawdę, bawiłem się świetnie. Mam nadzieję, że wy też. No widzicie, taki naprawdę przerażający mod, że chłop się patrzy i śpiewa z nami trochę, ale
więcej śpiewał w tym drugim tygodniu. Napiszcie teraz, który bardziej się wam podobał i czy chcecie tego strasznego streamka powtórkę. Wiecie, ten co był wczoraj. Dobrze, dziękuję wam, do usłyszenia i cześć. Wow, nie spodziewałem się, że ten mod będzie tak dobry.